przygotować aparaty torpedowe. Odznaczony medalem honoru amerykański dowódca podwodny wyrusza na ostatni wojenny patrol. To będzie jego autorski wkład w rozwój taktyki okrętów podwodnych. Wypróbuje kilka rozwiązań, które mogłyby się przydać w czasie planowanej inwazji na japońskie wyspy macierzyste. Działał bardzo agresywnie, chciał zaleźć wrogowi za skórę. Podejmował przy tym wielkie ryzyko. Planuje huczne zakończenie kariery bojowej. W czasie II wojny światowej podwodni wojownicy zadawali ciosy z głębin. Przeciwnik kontratakował wytrwale i umiejętnie. Rewolucyjna technika podwodna nie była jeszcze w pełni dopracowana, a jednak miała wpłynąć na losy wojny. Historia tych bitew przeszła do legendy. Piekło pod wodą. Druga wojna światowa. Piraci z głębin. 23 stycznia 1945 roku. USS Barb wpłynął na niebezpieczne płycizny. 27 metrów, amerykański okręt przekrada się na powierzchni do portu Namquan w okupowanej części Chin. Po kilku tygodniach patrolu zostało im jeszcze 12 torped. Głębokość 18 metrów. Kapitan rozkazuje ustawić głębokość biegu torped na zaledwie 1,5 metra. Przed wojną nie dopuszczano takiego zuchwalstwa. Oficerów, którzy przebąkiwali o możliwości nocnych akcji na powierzchni, traktowano jak wariatów. 12 metrów. Nowy członek załogi bardzo się denerwuje. Barbem dowodzi weteran komandor Eugene Flaky. Obserwatorzy na pomoście i radarzysta w centrali wypatrują przeciwnika. Panie kapitanie, mnóstwo statków w porcie, odległość 10 mil. Radar wykrywa około 30 jednostek stojących na kotwicy w trzech kolumnach, w odstępie 450 metrów. Flaky musi bardzo uważać przy realizacji tego planu. Burty kotwiczących jednostek tworzą razem cel o szerokości prawie 4 km. Podwodniacy przygotowują salwę wachlarzem, aby trafić jak najwięcej statków. Po ataku będą musieli wycofać się wąskim kanałem o długości 19 mil, tym, którym zakradli się do portu. Pierwszy aparat PAL, drugi PAL. Odpalają 5 torped z odległości ponad 4 km. Ster prawo na burt. Wystrzeliwszy na dokładkę 5 torped z wyrzutni rufowych, rozpoczynają pospieszny odwrót. 7. PAL. Torpedy w biegu i na kursie. Na podstawie nasłuchu eksplozji obliczają, że 4 jednostki zatopili, a 3 uszkodzili. Chińscy szpiedzy potwierdzają skuteczność ataku. Wspaniałe osiągnięcie jak na styczeń 1945 roku. Amerykańscy podwodniacy padli ofiarą własnego sukcesu. Tak przetrzebili japońską żeglugę, że zabrakło im celów. Pod koniec wojny dowódcy okrętów podwodnych wracali do Pearl Harbor lub na Midway, nie zauważywszy wszystkich torped. Agresywna kampania podwodna prowadzona w latach 1943-1944 dosłownie wymiotła Japończyków z oceanu. Od marca 1945 roku do portów na Wyspach Japońskich nie zawinął już ani jeden zbiornikowiec. Ryzykowna zagrywka Flakiego przynosi mu uznanie. USS Barb wraca do Kalifornii na przegląd. Połowa załogi dostaje miesięczny urlop.
Sam Flaki, który ma już na koncie kilka krzyży marynarki i pochwał prezydenckich, zostaje wezwany do Waszyngtonu, gdzie otrzymuje najwyższe amerykańskie odznaczenie – Medal Honoru. Admiralicja jest niechętna w wysyłaniu kawalera Medalu Honoru na kolejny patrol. Byłoby źle, gdyby komandor nie wrócił. Dowódca sił podwodnych, admirał Lockwood, pełen uznania dla osiągnięć Flakiego, początkowo zgodził się na jego piąty patrol. Potem się jednak wahał. Lekarze mu odradzali. Barb ma zostać wysłany do bezpiecznego sektora patrolowego. Jednak Flaki chce wypróbować nowinki techniczne, nad którymi pracował. Już jako kandydat na dowódcę zastanawiał się nad taktyką ostrzeliwania wybrzeży, użycia rakiet i desantowania grup dywersyjnych. Lockwood daje się przekonać. Uznaje bowiem, że nowatorskie pomysły komandora Flakiego mogą zapewnić siłom podwodnym nowe zadania na przyszłość. Czerwiec 1945 roku. Toczą się walki na Okinawie, na przedpolach Wysp Macierzystych Japonii. Nikt nie spodziewa się rychłego końca wojny. USS Barb pod dowództwem komandora Flakiego wychodzi z Pearl Harbor na swój 12 patrol. Komandor świeci przykładem ducha bojowego. Zakłada się, że w czasie tego patrolu zatopią co najmniej 15 jednostek. Na tym etapie to nie będzie łatwe. W drodze do sektora odbierają radiogram od admirała Lockwooda. Mają narobić zamieszania przy wschodnim wybrzeżu Japonii, aby odciągnąć patrole powietrzne i morskie od cieśniny La Perouse. Grupa 9 amerykańskich okrętów podwodnych szykuje się do przebycia cieśniny w drodze powrotnej z wypadu na Morze Japońskie. Cieśnina La Perouse oddziela Hokkaido od południowego Szalinu, który należał wówczas do Japonii. Eskortowce marynarki cesarskiej patrolowały ją przez cały czas. Barb ma posłużyć jako przynęta i wywabić Japończyków daleko od cieśniny. Flaki pędzi więc ku wschodnim wybrzeżom Japonii, aby posiać tam chaos i zniszczenie. USS Barb ma na pokładzie specjalną broń do ataków nękających. Zaczynają od zatopienia dwóch lugrów i dwóch mniejszych kutrów ogniem dział pokładowych. Następnie okręt podwodny kieruje się wzdłuż wybrzeża na południe. Flaki doskonale wie, że Japończycy gonią resztką sił. Chce sprawiać wrażenie, że jest w wielu miejscach naraz, aby dodatkowo rozproszyć siły przeciwnika. Działania nękające Barba mają wpływ na ruchy wojsk japońskich. Akcja tego okrętu podwodnego wstrzymała na kilka dni przerzut wojsk między Sachalinem a Hokkaido. Japończycy przesuwali wtedy siły na południe, aby stawić czoło spodziewanej inwazji Amerykanów. Po kilku atakach na żeglugę przybrzeżną Flaki zawraca na północ, aby odciągnąć japońskie patrole od cieśniny La Perouse. 22 czerwca. Około 2 w nocy Barb wkrada się do portu w 20-tysięcznym mieście Shari. Wzdłuż nabrzeża ciągną się zabudowania przemysłowe. Zniszczenie tych obiektów odbiłoby się na japońskim wysiłku wojennym. Flaki planuje ostrzelanie portu rakietami uzbrojonymi w głowice burzące. Jest to morska wersja rakiet lotniczych odpalanych z samolotów szturmowych. W czasie lądowania na Okinawie używano ich także na barkach desantowych. Jednak nikt wcześniej nie wystrzelił ich z okrętu podwodnego. Barb podchodzi na odległość 4 km od zabudowań portowych. Za 10:02 Flaki rozkazuje obsadzić wyrzutnię rakietową.
Kapitan Sanders odbezpiecza wyrzutnie i ładuje 12 rakiet. Przygotowania trwają także pod pokładem. Flaky przykładał wielką wagę do morale. Chciał wynagrodzić załodze niewygody długich patroli, kiedy wszyscy tłoczyli się w ciasnym kadłubie. Wprowadził więc tradycję składowania piwa w oficerskiej kabinie prysznicowej. Wydawano je po każdym udanym ataku. Formalnie w amerykańskiej marynarce obowiązywała prohibicja, ale Flaky nagiął zasady w trosce o morale załogi. Komandor uznał także, że rola okrętu podwodnego nie powinna ograniczać się do zatapiania wrogich jednostek pływających. Czas wypróbować nową taktykę. Czerwiec 1945 roku. Amerykański okręt podwodny szykuje się do wykonania ataku rakietowego przy północnym krańcu Hokkaido. To miał być pierwszy ostrzał rakietowy z amerykańskiego okrętu podwodnego. Wcześniej US Navy wykorzystywała tę broń na jednostkach desantowych. Stabilizowane brzechwowo pociski rakietowe o prawie metrowej długości uzbrojone są w głowicę kruszącą z ładunkiem 4 kg trotylu. Prowadnica wyrzutni może być podniesiona pod kątem 30, 35, 40 lub 45 stopni. Kolejne rakiety podawane są grawitacyjnie z magazynka nad prowadnicą. Mieści on 12 pocisków. Białe błyski oświetlają pokład, kiedy 12 rakiet kolejno po sobie rozpoczyna lot ku celowi. Po chwili z brzegu dobiegają odgłosy eksplozji. USS Barb wycofuje się dyskretnie, zanim pojawią się japońskie patrole. W drodze na otwarty ocean Flaky zarządza świętowanie. Radiostacja okrętu odbiera depesze od dowództwa z potwierdzeniem sukcesu. Okazuje się, że trzy japońskie niszczyciele opuściły cieśninę La Perouse, żeby uganiać się za napastnikiem u północnych wybrzeży Hokkaido. Nękające ataki Barba odciągnęły uwagę obrońców. Japończycy polują na Flakiego, a w tym samym czasie inne amerykańskie okręty, idąc na powierzchni, forsują cieśninę w drodze powrotnej z Morza Japońskiego. Dywersja Barba osiągnęła zamierzony cel. Teraz jednak wszystkie patrole powietrzne i morskie uganiają się za podwodnym natrętem. Dwa dni później na Morzu Ochockim u północnych wybrzeży Japonii. Jest czerwiec, ale pogoda nie rozpieszcza amerykańskiej załogi. Są blisko Arktyki. Nawet latem do służby na pomoście trzeba zakładać swetry i sztormiaki. Okręt posuwa się wolno wśród kry na powierzchni morza. Obserwatorzy meldują tylko o górach lodowych i zwierzętach morskich. Jednak w pewnej chwili dostrzegają coś poniżej linii horyzontu. Dziwaczne zjawisko intryguje załogę. Dostrzegli miraż typowy dla akwenów arktycznych. Inwersja termiczna, przekładaniec ciepłych i zimnych warstw powietrza, który działa jak soczewka. Można obserwować obraz odległych przedmiotów projektowany pod linią horyzontu lub nad nią, jak odbicie w krzywym zwierciadle. Sylwetki układają się w obraz konwoju. Widać nawet miniaturowe odkosy dziobowe. Odległość szacuje się na 25 mil. Barb rozpoczyna podejście do konwoju. Japończycy idą na południe, trzymają się płytkich wód, izobaty 18 metrów.
W obrębie linii łączącej punkty o głębokości 18 metrów trudno atakować spod wody. Konwoje przeczekiwały noce w portach. Za dnia atakuje się zwykle w zanurzeniu, gdyż na płciźnie grozi kontratak bombami głębinowymi. Nie można schronić się w głębinie. Flaki podejmuje ryzyko, rusza w pogoń na płciźnie. Około 7 wieczorem Barb wychodzi przed czoło konwoju. Drugi północny dzień i nocne pełnie księżyca ułatwiają zadanie japońskim obserwatorom. Flaki zanurza się więc na głębokość peryskopową i rozpoczyna szybkie podejście. Torpedyści ładują na wyrzutnie 9 torped Mark 21 i jedną samonaprowadzającą się torpedę Mark 28. Wszystkie o napędzie elektrycznym. Obsadzić wyrzutnie. Z tej odległości łatwo zidentyfikować cele. W skład konwoju wchodzą dwa frachtowce średnich rozmiarów. Jeden mniejszy transportowiec i eskorta. W tym niszczyciel Terutsuki. Jest to silnie uzbrojona jednostka typu Akizuki. Barb wychodzi na idealną pozycję do strzału torpedowego. Nagle konwój zawraca na zachód ku zbawczej linii 18 metrów. Całe podejście zmarnowane. Peryskop w dół. Tym razem konwój się wymknął. Flaki próbuje go wyprzedzić, aby następnego dnia zająć dogodną pozycję do ataku na głębszej wodzie. Nazajutrz około 8 rano konwój znowu pojawia się w polu widzenia. Ale nadlatuje też samolot patrolowy. Jego załoga bez trudu dostrzega szary kadłub okrętu podwodnego. Na tle morskiego dna Japończycy zrzucają dwie bomby lotnicze. Kadłub ciśnieniowy skrzypi pod naporem fali uderzeniowej. Z żarówek zostaje tylko proszek. Do polowania przyłącza się niszczyciel Terutsuki. Okładając Barba bombami głębinowymi, zmusza go do ucieczki daleko od brzegu i od konwoju. Barb schodzi na głębokość około 40 metrów. Terutsuki odpala bomby z miotaczy burtowych, aby uzyskać obramowanie celu. Ładunki eksplodują nad okrętem, pod nim, za rufą i na lewym trawersie. Japończycy zajadle bronią cennego konwoju. USS Barb jest w opałach. Czerwca 1945 roku. U brzegów Hokkaido Japończycy okładają bombami głębinowymi okręt podwodny USS Barb. Komandor Eugene Flaki wymyka się z korcie konwoju na głębszą wodę, gdzie trudniej będzie wypatrzyć go z powietrza. Amerykanie mają w zanadrzu nowy typ czujnika, który ułatwia skuteczne manewry przeciwko bombom głębinowym. Namiernik wybuchów bomb głębinowych wskazuje kierunek, z którego dobiega fala eksplozji. W skład systemu wchodzą hydrofony, montowane w kilku punktach kadłuba lekkiego, na obu burtach, na dziobie, na rufie, jeden na kiosku i dwa pod stępką. Fala akustyczna wybuchu bomby głębinowej dociera najpierw do najbliższego hydrofonu. Na wyświetlaczu w centrali pokazuje się namiar na źródło eksplozji. Sternik Barba korzysta z tej informacji, wykonując unik i planując trasę ucieczki. Bombardowanie wreszcie się kończy.
Barb zawraca szerokim łukiem, aby nie stracić kontaktu z konwojem, a jednocześnie uniknąć lotników. Japończycy są jednak czujni i raz po raz spychają prześladowcę w głębiny. Następnego dnia eskortowce i samoloty patrolowe osaczają okręt podwodny. Flaki próbuje jednak podejść do konwoju w zanurzeniu. Barb należy do typu Gato. Nie może przebywać pod wodą w nieskończoność. W zanurzeniu napędzają go silniki elektryczne. Baterie trzeba ładować na powierzchni. Zapasy tlenu również się wyczerpują. Wolna wachta układa się na kojach, aby zużywać jak najmniej cennego powietrza. Po 18 godzinach arktycznego dnia wreszcie zaczyna zapadać zmrok. USS Barb może wyjść na powierzchnię i otworzyć włazy. Załoga napawa się morskim powietrzem i ładuje baterie. Dziewiątego czerwca około 13 USS Barb podchodzi do konwoju. Komandor Flaki zamierza atakować od strony płcizny. Na stanowiska. Niszczyciel Terutsuki ponownie rusza na okręt podwodny. Przyłącza się samolot patrolowy. Flaki musi rozprawić się z niszczycielem, aby móc zaatakować statki. Ustawia okręt do strzału w gardło. To trudny atak na cel o wąskiej sylwetce. Peryskop w dół. Samolot zrzuca 5 bomb głębinowych. Peryskop w górę. Komandor ignoruje bomby, nie przerywa podejścia. Niestety sonar melduje, że nie słychać biegu torpedy. Flaki ustawia się do następnego strzału. Siódma wyrzutnia, pal. Torpedy biegną za głęboko, przechodzą pod stępką niszczyciela. Terutsuki jest już nad amerykańskim okrętem podwodnym. Peryskop w dół. I trzymać się mocno. Japończyk zrzuca 8 bomb głębinowych. Eksplozje wstrząsają okrętem podwodnym. Nie bacząc na bombardowanie, Flaki odpala następną torpedę. Akustycy nie słyszą jej biegu. Silnik nawalił. Przeciwnik nie daje za wygraną. Amerykanie szykują następną salwę torpedową, ale zanim ją wystrzelą, wybucha następna seria bomb głębinowych. Flaki musi zatopić niszczyciel. Przed odpaleniem następnej torpedy skraca dystans do minimum. Głowica torpedy uzbraja się po 550 metrach biegu. Flaki namierza szarżujący niszczyciel i zwleka z komendą do ostatniej sekundy. Kolejny strzał torpedowy prosto w gardło. I znowu torpeda przechodzi pod stępką Terutsuki. Cholera, pudło. Peryskop w dół. Terutsuki zrzuca kolejną serię bomb głębinowych.
Sytuacja Barba jest rozpaczliwa. Torpedy zawodzą, trzeba się wycofać. Okręt podwodny USS Barb został osaczony na płyciźnie. Aby osłonić odwrót, komandor flaki musi wystrzelić cel pozorny. Stosowano specjalne manewry oraz przynęty, aby zmylić wiązkę sonaru aktywnego. Przeciwnik zajmował się imitatorem, a prawdziwy okręt dyskretnie się usuwał. W czasie wojny opracowano kilka typów przynęt hydroakustycznych. Flaki odpala cel pozorny, który emituje ławice pęcherzyków. Ich echo sonarowe wygląda jak echo okrętu podwodnego. Przez 40 sekund cała naprzód, potem ster w prawo. USS Barb wykonuje serię ostrych zwrotów, wyrzucając bąbelkowe cele pozorne, aby zmylić japońskich hydroakustyków. Maszyna stop, ster lewo na burt. Zmyliwszy prześladowców, Barb ucieka na głębinę. W czasie kilkudniowego polowania na konwój Amerykanie zmarnowali 9 torped i niczego nie zatopili. W odwecie na Barba posypało się 11 serii, łącznie 44 bomby głębinowe, które też okazały się nieskuteczne. Flaki później doszedł do tego, że torpedy zawiodły z powodu warunków panujących na płciźnie. Komandor flaki, dowódca okrętu podwodnego, Barb, wyróżniał się wyjątkową wojowniczością. Był urodzonym dowódcą i doskonale nadawał się do tej bardzo niebezpiecznej służby. Rozpierała go agresja, chciał dopiec przeciwnikowi i nie wzdragał się podejmować ryzyka. Cztery dni później Barb napotyka kolejny statek. Frachtowiec kabotażowy mocno zygzakuje. Flaki zamierza więc użyć torpedy samonaprowadzającej. Chce powetować sobie potyczkę z Torutsuki. Każe wstawić do chłodziarki 4 skrzynki piwa. Barb strzela torpedę samonaprowadzającą. Direct hit. Uzyskuje świetne trafienie. Dowódca rozkazuje wynurzenie. Kabotażowiec pogrąża się w odmętach. Wokół Barba unosi się ławica szczątków. To podsuwa komandorowi pewien pomysł. Flaki wysyła grupę abordażową na pokład tonącego Japończyka. Mają szukać dokumentów o lokalnej żegludze. Przeglądając zdobyczne mapy, dokonują ważnego odkrycia. Nawigatorzy Barba dysponowali mapami sprzed kilkudziesięciu lat, a teraz dostają aktualne, na których zaznaczono zagrody minowe, postawione przez japońską marynarkę. Od 29 czerwca do 18 lipca flaki nie szczędzi rakiet, torped i pocisków artyleryjskich. Zatapia frachtowiec, niszczy nadbrzeżną radiostację i koszary. Ostrzeliwuje rakietami przetwórnie. Japończycy nie bez powodu nie reagują. 21 czerwca walki na Okinawie ucichły, a wojna wkroczyła w nową fazę. Cesarska kwatera główna nakazała oszczędzać wszystkie siły i środki do odparcia spodziewanej inwazji. Dlatego nie było odpowiedzi na działania amerykańskich okrętów podwodnych. Japończycy wiedzieli o ich obecności, ale nie reagowali. Japońskie raporty o atakach zostają odkodowane i trafiają na biurko Lockwooda, który z kolei żąda meldunku od Barba. Komandor flaki przerywa ciszę radiową, żeby raportować o przebiegu patrolu. Dowództwo przekazuje informacje innym okrętom podwodnym. Ich dowódcy dowiedzieli się o wyczynach Barba od dowództwa sił podwodnych Pacyfiku.
odznaczony medalem honoru komandor Flaki? Był już sławny, ale teraz stawał się legendą. To jednak nie koniec jego wyczynów. Flaki nie zamierza spocząć na laurach. Następna jego akcja przejdzie do historii i wpłynie na późniejszą taktykę sił podwodnych. Lipca 1945 roku. Okręt podwodny USS Barb grasuje u wschodnich wybrzeży Hokkaido. Analizując mapy i prowadząc obserwację wzrokową, komandor Flaki wykrył linię kolejową na wyspie Karafuto. Infrastruktura na wyspie była słabo rozwinięta. Biegnąca wzdłuż wybrzeża linia kolejowa stanowiła jedyne połączenie na osi północ-południe. Flaki postanawia zaatakować pociągi i tory, czyli cele o znaczeniu strategicznym. Tym razem nie wystarczy działo ani wyrzutnia rakietowa. Trzeba wysłać na japoński ląd grupę dywersyjną, która zaminuje tory. Komandor Flaki ma na pokładzie ładunki wybuchowe do samozatapiania z zapalnikami czasowymi. Te ostatnie nie są przydatne, bo Amerykanie nie znają rozkładu jazdy. Nie wchodzi też w grę zdalne odpalenie, gdyż nie chcą zostawiać nikogo na brzegu. Trzeba wymyślić inne rozwiązanie. Komandor przedstawił plan i poprosił o radę załogę. Rozwiązanie podsunął elektryk, niejaki Hatfield. Billy Hatfield umiał zrobić demolkę, gdyż pochodził z niesławnej rodziny awanturników i pieniaczy. Pracował na kolei w Wirginii Zachodniej, stąd wiedział, że szyny uginają się pod ciężarem pociągu. Zaproponował wykorzystanie przełącznika elektrycznego w roli zapalnika naciskowego. Plan jest dosyć skomplikowany. Zakłada wykorzystanie ładunku o masie 25 kg, który pierwotnie miał służyć do samozatopienia okrętu. Hatfield spreparuje z wyłącznika zapalnik naciskowy, zamontowany na deseczce. Ładunek i przełącznik zostaną podłączone do baterii elektrycznej. Kiedy szyna lekko się ugnie pod ciężarem pociągu, jej nacisk spowoduje zamknięcie obwodu i detonację ładunku. Przez 4 dni Amerykanie szykują bombę. Obserwują ruch pociągów i wypatrują zmian pogody. Komandor Flaki czeka na pochmurną noc. Była akurat pełnia, sprzyjająca kochankom, ale nie dywersantom. Marynarze wykorzystują ten czas na szkolenie i na przygotowanie odpowiednich narzędzi. Klecą improwizowane szpadle i oskardy z desek pokładu. Lipca, po 4 jasnych nocach, słupek barometru nareszcie opada, chmury zasnuwają niebo. Tak jak przed każdą akcją, komandor każe wstawić 4 skrzynki piwa do lodówki. Barb stopuje 900 metrów od brzegu. Załoga woduje nadmuchiwane pontony. Pochmurna noc zapewnia osłonę, ale także utrudnia nawigację. Zboczyli z kursu i zamiast na plaży wylądowali w czyimś ogródku. Zaszczekał pies, zapaliło się światło, najedli się strachu. Flaki i reszta załogi Barba może tylko mieć nadzieję, że dywersanci wylądowali pomyślnie. Udało im się przemknąć przez wioskę niepostrzeżenie, ale potem ugrzęźli w zaroślach.
Przez peryskop wyglądały jak wysokie trawy, głośno trzeszczały pod nogami. Dochodzą wreszcie do torów. Trzech marynarzy ustawia się na czatach. Pozostała trójka zaczyna kopać w kamienistym gruncie. Improwizowane narzędzia bardzo hałasują. Matt, maszynista John Markuson, ostrzega kolegów. Zobaczył jakby wieżę z wodą dla parowozów przy torach. Okazało się jednak, że to wieża strażnicza i to obsadzona załogą. Hałas mógł ich zdradzić, więc dalej odgarniali żwir rękami. Przerywa im jadąca na północ lokomotywa. Dali nura dosłownie w ostatniej chwili. Maszynista pociągu wyglądał przez okienko. Amerykanie byli pewni, że ich zobaczył. Po przejeździe pociągu wracają do roboty. Przygotowują zagłębienie na ładunek i na baterie. Najniebezpieczniejsza faza misji to podłączanie chałupniczego zapalnika. Komandor Flaki rozkazał, żeby zrobił to jeden sabotażysta. Reszta miała się odsunąć. Ale oczywiście wszyscy zostali z Hatfieldem i patrzyli mu przez ramię. Uzbrojona, dywersanci zbiegają do pontonów. Odbijając od plaży latarką, nadają sygnał do załogi okrętu. Okręt podszedł bardzo blisko brzegu, ale oni słabo wiosłowali, więc odwrót się przeciągnął. Za kwadrans druga nad torami pojawia się smuga jasnego dymu. Pociąg wiózł wojsko na północ wyspy. Zjawił się wcześniej, niż by chcieli. Lipca 1945 roku. Wyspa Karafuto na północy Japonii. Z amerykańskiego okrętu podwodnego Barb na ląd schodzi część załogi. Dywersanci mają zaminować tory kolejowe. Jednak japoński pociąg nadjeżdża, zanim podwodniacy komandosi zdążają powrócić na pokład. Parowóz zbliża się już do miny. W raporcie z patrolu Barba napisano, że szczątki pociągu poleciały 60 metrów w górę. Wybuchł gwałtowny pożar, nastąpiły wtórne eksplozje. To musiał być niesamowity widok. Kiedy dywersanci zobaczyli wybuchy, czas stanął dla nich w miejscu. Wpatrywali się urzeczeni. Ocknęli się dopiero po chwili i wrócili do wiosłowania. Tymczasem komandor podprowadził okręt bliżej brzegu.
Dywersanci wracają na pokład Barba. Okręt oddala się od wybrzeża i znika w ciemności. Na pełnym morzu załoga świętuje zwycięstwo. Z treści raportów patrolowych wynika, że Flaki był skrajnie agresywnym dowódcą. Traktował wojnę jak sprawę osobistą. Szukał okazji, żeby odegrać się na Japończykach. A kiedy zabrakło statków do zatapiania, jego podwodniacy zaatakowali na lądzie. Peryskop w dół. Wiadomość o nietypowej akcji dotarła do sztabu admirała Lockwooda. Admirał zażądał nowego raportu od Barba, ale Flaki ociągał się z odpowiedzią, bo musiałby zameldować, że nie ma już torped. A Lockwood kazałby natychmiast wracać do bazy. Flaki nie chce jeszcze kończyć patrolu. Kiedy dostał rozkaz powrotu, wybrał trasę, która dawała szansę na zdobycz. Ostrzelał kilka obiektów lądowych z działa i z wyrzutni rakietowej. Zużył już całą amunicję, ale ciągle brakowało mu 15 zatopienia do wygrania zakładu. Ostatni kuter zatopił więc taranem. Piętnaście zatopień, zakład wygrany. Drugiego sierpnia 1945 roku USS Barb wraca do bazy. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak legendarny dowódca zawija do portu. Wpływając na Midway, Barb podniósł nie tylko piracki proporzec z nowymi trofeami, lecz także mniejsze chorągiewki oznaczające zatopione sampany i ostrzelane cele lądowe. Na nabrzeżu wita ich komandor Cornelius Callahan, który ma przejąć dowodzenie Barbem w następnym patrolu. Jednak ten patrol już się nie odbędzie. 4 dni później na Hiroshimę spada bomba atomowa. Tydzień później Japonia się poddaje. To koniec wojny dla Barba i jego załogi. Komandor Flaki i jego załoga dostali wiele odznaczeń. Medal honoru, 6 krzyży marynarki, 23 srebrne gwiazdy, pochwałę prezydencką i pochwałę dowództwa floty, nie licząc pomniejszych wyróżnień. Jednego medalu nie zdobyli. Flaki najbardziej chlubił się tym, że pod jego dowództwem nikt nie dostał purpurowego serca, odznaczenia przyznawanego rannym i zabitym. Po wojnie inny okręt podwodny przejął nazwę USS Barb, a Eugene Flaki kontynuował służbę w marynarce. W roku 1960 już jako admirał stanął na czele programu pocisków balistycznych odpalanych z okrętów podwodnych. Był pionierem ataków rakietowych z okrętu podwodnego. I oto historia zatoczyła koło. Komandor Flaki został odznaczony medalem honoru za 11 patrol Barba, ale największą sławę zapewnił mu 12 patrol. O napadzie podwodniaków na pociąg krążyły później legendy. Podejmując działania przeciw celom lądowym, Flaki wskazał kierunek rozwoju sił podwodnych.